Jestem lekarzem, jestem człowiekiem. Od lat święta spędzam głównie w szpitalu. Nigdy nie wyłączam telefonu. Nigdy nie idę spać, dopóki nie zadzwonię na oddział. Mam 63 lata. Bardzo dużo dyżuruję, bo nie ma kto. Grafik szpitalny jest jak sito. Za 2 lata mogłem pójść na emeryturę, ale martwię się, kto będzie prowadził moje pacjentki. Średnia wieku ginekologów na Śląsku to 60 lat. Młodzi nie wybierają tej specjalizacji. Oni się po prostu boją. Od lat walczymy o system no-fault. Nie może być tak, że strach paraliżuje, wiąże lekarzom ręce. My codziennie musimy podejmować ryzyko. Medycyna nie może być defensywna. Żeby wygrać z chorobą, żeby dać ludziom zdrowie, życie, musimy ryzykować. Czasem pacjent umiera, nie udaje się go uratować. To dla nas porażka, bardzo osobista. Choć wiemy, że zostało zrobione wszystko, co można było. Te porażki zostają z nami na całe życie, na zawsze. A nie jesteśmy bogami. Jesteśmy zwykłymi ludźmi.